Cześć dzieciaki. Nie uwierzycie, gdzie dzisiaj jesteśmy w bajkowym hamaku. Mam na głowie turban, więc być może się domyślacie. No więc jesteśmy, wyobraźcie sobie, na pustyni. Jesteśmy na Saharze. I tutaj będziemy wam opowiadać kolejną zmyślankę. A ta zmyślanka będzie o ziarenkach piasku z pustyni. Ziarenka piasku wam jeszcze później pokażę na innym filmiku, ale na razie rozluźnijcie się, bo jesteście w bardzo, widzicie, egzotycznym miejscu. Nie wiem, czy tutaj widać, ale jesteśmy w prawdziwym domu. To jest taki dom, który jest też hotelem, nazywa się Riadem. I tutaj przyjeżdżają goście. Na samym środku, nie wiem, czy widzicie, są pomarańcze. Bo tutaj rosną wszędzie pomarańcze, oliwki, jest fantastycznie. A za chwilę wybieram się na podróż wielbłądem na sam środek Sahary, gdzie będę spać w namiocie tak zwanych berberów, czyli ludzi, którzy właśnie nie mają swojego domu na co dzień, ale podróżują, są wolnymi ludźmi i nie potrzebują jednego miejsca do zamieszkania, bo cała pustynia jest ich domem. Cały świat jest ich domem. Wszędzie czują się jak u siebie. No więc opowiem wam dzisiaj krótką bajeczkę o ziarenkach piasku. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia na naszej pustyni tutaj, Saharze, która jest tuż za tym murem, jedno ziarenko pustyni postanowiło odnaleźć swoją drugą połówkę. I było to ziarenko pustyni, ziarenko piasku, które bardzo, bardzo chciało i potrzebowało drugiego ziarenka piasku do tego, żeby być szczęśliwe. I zawsze prosiło wiatr, modliło się do tego wiatru, żeby wiatr zawiał go w takie miejsce, w którym będzie mógł mieszkać razem z drugim ziarenkiem piasku, z którym będą na zawsze razem. Nasze ziarenko piasku było przeświadczone o tym, że na całej pustyni musi się znajdować przecież jeszcze kolejne ziarenko piasku, które będzie do niego idealnie pasowało. Ziarenka piasku bowiem miały taką historię, którą opowiadały sobie z pokolenia na pokolenie, właśnie o tym, że każde ziarenko, mimo że wszystkie są takie podobne i trudne do rozróżnienia, musi kiedyś trafić na swoją drugą połówkę, z którą to połówką będzie stanowić już zawsze jedno ziarenko piasku i będzie razem się w połączeniu przez pustynię przemieszczać razem z wiatrem. No więc nasze ziarenko piasku trafiło na wielbłąda i ten wielbłąd należał do wielkiej karawany. Karawana podróżowała właśnie w stronę oazy. I na tej oazie podróżnicy, którzy przemieszczali się na wielbłądach, mieli w planie odpocząć, ponieważ żeby się przedostać przez Saharę, no to trzeba mieć bardzo dużo siły, ale też i trzeba odpoczywać, bo jest bardzo gorąco, wszystkim chce się pić i trzeba mieć miejsce do schronienia nocą, bo nocą na Saharze, na pustyni temperatura bardzo spada. I może być, mimo że za dnia jest bardzo gorąco, to w nocy może być nawet 0 stopni, może być nawet mroźno, wyobraźcie sobie. Dlatego nasi podróżnicy razem ze schowanym na wielbłądzie ziarenkiem piasku przemieszczali się na tyle szybko, żeby przed zachodem słońca trafić do naszej wioski. No więc miejmy nadzieję, że trafią. No i tak już dochodząc przez kolejne wydmy, a na samym środku pustyni nie widać nic innego, tylko wydmy z każdej strony i wszędzie tylko piach. No i nasze ziarenko piasku tak się rozglądało za tą swoją drugą połówką, ale nigdzie jej nie widziało. No i wyobraźcie sobie, któregoś dnia właśnie dotarli do tej oazy przed zachodem słońca. No i podróżnicy postanowili sobie odpocząć przy ognisku i rozbić szałas, no, ponieważ w oazie
w oazie są już przygotowane miejsca dla takich podróżników i można albo rozbić szałas, albo przyłączyć się do jakiegoś namiotu, który już jest na miejscu. Ludzie pustyni są bardzo przyjaźni i życzliwi, mimo że mają całkiem inną kulturę niż nasza. To są bardzo dobrymi ludźmi. I dlatego przyjęli naszych podróżników do oazy bez mrugnięcia okiem. Nasze ziarenko pustyni tymczasem zobaczyło, że tuż obok ogniska są bębniarze. No i ci bębniarze rozkręcili niesamowitą imprezę wokół ogniska. I byli to ludzie pustyni, poubrani w bardzo egzotyczne, długie szaty, którzy do posiłku właśnie i po posiłku razem bawili się w rytmach bębnów i do tego były piękne panie, piękne kobiety, które w bardzo długich też sukniach, które zakrywały im prawie, że całe ciało, tańczyły. I wyobraźcie sobie, że pośród tej oazy nasze ziarenko piasku dostrzegło jedno ziarenko, które wyjątkowo się mieniło, wyjątkowo przyciągało jego uwagę. No i postanowiło nasze ziarenko piasku zeskoczyć z wielbłąda i sprawdzić, co to tam się dzieje. I kim jest to tajemnicze ziarenko piasku, które się tak pięknie mieni? I okazało się, moi drodzy, że nasze ziarenko piasku trafiło na swoją bardzo niezwykłą drugą połówkę. No i się tak zaskoczyło i zapytało: hej, ziarenko piasku, a czym ty się tak błyszczysz? A, no bo wiesz, ja tu przyjechałem z bardzo daleka i nie jestem takim typowym piaskiem pustyni, ale tutaj trafiłem razem z wiatrem, no i tak tutaj sobie leżę i czekam, co się wydarzy. No i właśnie tak nie mogłem znaleźć języka z żadnym innym ziarenkiem piasku, które tutaj się tutaj znajdują. No, a ty kim jesteś? No ja jestem ziarenkiem piasku, które przyszło z brzegu pustyni i chcę odnaleźć swoją drugą połówkę, ale nie wiem, gdzie ją znaleźć i gdzie jej szukać. Drugi ziarenko piasku powiedział: no to wiesz co, to możemy poszukać razem twojej drugiej połówki. Fantastycznie. A powiedz mi, czy widziałeś może kogoś wyjątkowego tam, skąd przychodzisz? No i nasze błyszczące ziarenko piasku powiedziało, że no nie przypomina sobie. Co prawda w życiu już spotkało wiele różnych ziarenek piasku, ale jednak wszystkie wydawały się do siebie podobne i z żadnym nie potrafił znaleźć swojego wspólnego języka. Dlatego też cały czas sądził, że wszystkie ziarenka piasku są jednak jednakowe i z żadnym nie mógł się dogadać. A tutaj się okazuje, że dogaduje się z takim zwykłym ziarenkiem piasku, które niby wygląda tak samo jak wszystkie inne, ale jednak w środku jest całkiem podobne. To zaskoczyło nasze świecące, błyszczące ziarenko piasku, które z ciekawością zaczęło się przyglądać piaskowi pustynnemu, naszemu ziarenkowi. No dobrze, no to w takim razie powiedz mi, co ty tutaj robisz? Zapytałoby pustynne ziarenko. No więc ja tutaj od dłuższego czasu leżę i obserwuję, jak wygląda życie w tej wiosce. No i jak ona wygląda? Opowiedz mi coś więcej na ten temat. No wiesz, ludzie tutaj nie liczą czasu, nie denerwują się, że mają jakieś rzeczy do zrobienia. Cały czas życie im płynie pośród relaksu i w całkowitej zgodzie z naturą. Bo na oazie życie płynie trochę inaczej niż na samej pustyni. Nie trzeba się bać, że słońce zrobi nam krzywdę, bo tutaj są palmy i ludzie, którzy tutaj mieszkają, po prostu mają całkiem przyjemne warunki. Mają palmy, mogą odpoczywać, mają wodę, wokół są wielbłądy i życie im płynie fantastycznie. O, tutaj mamy chyba gości z tyłu, tak. Się zastanawiają, co my robimy, no więc opowiadamy dalej. Tak, i to niesamowite, powiedziało ziarenko piasku pustynne.
że tak tutaj życie płynie, tam skąd ja pochodzę, a w sumie zanim trafiłem na pustynię, byłem w mieście, to wszyscy ludzie się spieszyli i non-stop gnali przed siebie i nie mogli przestać się denerwować, tylko cały czas byli poddenerwowani, że mają jakieś rzeczy do zrobienia, że nie zdążą, że muszą posprzątać, że muszą coś ugotować, że muszą pójść do pracy, do szkoły, wszędzie. A tutaj takich rzeczy nie ma? No nie, powiedział błyszczące ziarenko piasku. Tutaj się żyje w zgodzie z naturą. Czas płynie trochę inaczej, bo liczy się czas od wschodu do zachodu słońca. I to życie chyba najbardziej odpowiada. Nikt tu nie jest zestresowany, za to wszyscy są uśmiechnięci. Niesamowite, powiedziało ziarenko piasku. A myślisz, że będzie mi tutaj dobrze? Błyszczące ziarenko piasku stwierdziło, że tak, spróbuj. Przyłącz się tutaj do mnie, możemy spróbować razem ci pokazać życie tutaj na oazie. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, to chętnie ci pomogę. No i jak się okazało, te dwa ziarenka piasku razem ze sobą bardzo się zaprzyjaźniły i one razem się tutaj... Hello! Mamy gościa. Pomachaj. Hello. What's your name? Hej! Mamy gościa, który nie mówi w naszym języku, moi drodzy. No, ale za to jest bardzo uśmiechnięty i wzbogaca nas tu. No więc nasze dwa ziarenka piasku tak się zaprzyjaźniły, że jak się później okazało, razem z gliną posłużyły naszym mieszkańcom pustyni do tego, żeby ulepić domek. O! I nasze dwa ziarenka pustyni już na zawsze połączyły się w pięknym, ojejku, w super ściance. No, to jest prawdziwa opowieść prosto z hamaka. Fantastycznie. I pamiętajcie, że każde ziarenko piasku i każdy człowiek też ma na świecie swoją drugą połówkę, którą tylko wystarczy, że odnajdzie. A jak już ją odnajdzie, to będzie z nią już na zawsze. I razem stworzą piękny domek. No i trzymajcie się. Bye, bye. A teraz trochę pustyni. Specjalnie dla was. Bardzo się zmachałam, wchodząc pod górkę na wydmę. Ale było warto. Jest godzina 7:30. Tuż po wschodzie słońca. Specjalnie dla was, dzieciaczki. Kwak pustyni. I mała wioska pośród wydm. Ciao. To jest Jean-Claude Van Damme. On nas będzie wiózł do naszej wioski. Tam, gdzie jest bajkowy hamak. Każde zwierzę za uchem lubi. Uwierz mi. Pogłaszczamy go. Hej. Przyjemnie? Oj. Co tam?